Diable, ja cię tak chyba nie podniosę. Że mi habrylu gdzieś tam zniknął. Ja mówię, może pojedzie 48, ale kurek nas dogoni. No chodźcie na gorąco. No to jak z tym Hawrylukiem było? Z Hawrylukiem, no trzymaliśmy dystans za nim, tak żeby nam za bardzo nie odjechał, chociaż miał stratę okrążenia, ale po tym co zrobiłem w sprincie w pierwszym wyścigu, że za bardzo odpuściłem, więc wolałem mieć go na oku. Także no staraliśmy się trzymać równe tempo, wszystko się udało, auto bezawaryjne, opony, moglibyśmy myślę jechać jeszcze jeden, drugi dystans na tych oponach, także zadbane, tutaj przyjaciel mi przekazał, auto w super stanie. Nie wszyscy mieli tak łatwo z oponami z tego co słyszeliśmy. No rzeczywiście, nawet byłem świadkiem, przede mną kilka jakichś tam ostrych cięć się wydarzyło i opony poległy. No nie ukrywam, że dało nam to spokój w wyścigu, bo wiedząc, że auto przede mną ma kółko straty, wystarczyło siedzieć mu na plecach i nie odpuszczać go dalej niż 10-20 metrów. Nie było szans, żeby cokolwiek zrobili i kontrolowaliśmy sytuację. Jechaliśmy takie tempo wycieczkowe, bym powiedział 54-55. No i zaskutkowało, no spokój. Super. Dziękuję.